Siema, tu Johnny Rep. No miałem się wstrzymać trochę z wyjaśnianiem tego ruchu społecznego pod tytułem MGTOW, MGTOW, Men Going Their Own Way. No żeby się dłużej nad tym zastanowić i zrobić taką dłuższą prezentację, ale słuchajcie, no coraz więcej, powiedzmy, w mainstreamie pojawia się informacji na ten temat, no w dużej mierze krytycznych. Ja mam swój prywatny stosunek do tej filozofii życiowej. Ani w 100% całkowicie pozytywny, ani też negatywny. No, taki neutralny, ale z odchyłami w kierunku wizerunku pozytywnego. Ten ruch przypłynął do nas ze Stanów jako naturalne rozwinięcie filozofii The Red Pill, czerwona pigułka. To też zresztą opisałem w vlogu numer 5, też pod sam koniec, więc jak chcecie, to sobie przesłuchajcie. No więc tak. Nie będę już mówił o The Red Pill, bo to już chyba większość ludzi wie, o co chodzi. Natomiast MGTOW. To jest taka filozofia życiowa oparta na doświadczeniu rzeczywistym ludzi w Stanach, facetów. To jest tak jakby odpowiedź na no, wiele jakby społecznych zjawisk związanych no z ginocentryzmem tak zwanym, czyli tym, że ogólnie rzeczywistość nasza kręci się wokół kobiet, jakby galopującym feminizmem trzeciej i czwartej fali, który jest bardzo no, agresywny i tak naprawdę nie tyle dąży do zrównania praw kobiet i mężczyzn, a de facto, mimo oczywiście chlubnych deklaracji, de facto zmierza ku dominacji kobiet nad mężczyznami. Chodzi o to, że system prawny wspiera, mimo deklaracji oczywiście, że chodzi o ochronę praw kobiet i tak dalej, to w rzeczywistości ten system wspiera możliwość wykorzystania finansowego mężczyzny, zniszczenia de facto jego życia. I no w Stanach ta sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Ponieważ tam odsetek rozwodów kształtuje się już w okolicach 50%, około 80% pozwów rozwodowych składają kobiety. No to już jest pierwsza statystyka, która... Tak? No skutek jest taki, że od 118 lat jest najniższy odsetek małżeństw w społeczeństwie amerykańskim. Czyli to jest w granicach chyba... No już nie pamiętam, ale to są jakieś trzycyfrowe liczby na 10 tysięcy mieszkańców, tak? Czyli to są w ogóle no, dramatyczne liczby. System rozwodowy w Stanach jest jeszcze bardziej nastawiony przeciwko mężczyznom niż u nas. Do nas to jeszcze dojedziemy, ale słuchajcie, w Stanach jest tak, że w rozwodzie poza alimentami na dzieci, co jest oczywiście w miarę zrozumiałe, no bo dzieci są wspólne i jeśli zostają z matką, no to wiadomo, że mężczyzna powinien łożyć na ich utrzymanie. To się tam nazywa child support. No i tutaj jest cała sytuacja pod kątem wyciskania maksymalnych ilości. Nie ze względu na realne, faktyczne potrzeby dzieci, tylko na możliwości finansowe mężczyzny. Czyli im facet jest lepiej sobie radzi finansowo w życiu, tym łatwiej i skuteczniej może być ogolony. Więc nie dość, że się znacznie zawyża ten child support, to jeszcze coś, jest coś takiego, co się nazywa alimony. U nas jeszcze tego nie ma. Alimony to jest taka sytuacja, że jeśli mężczyzna, co jest większość przypadków, tak? No bo statystycznie nie utrzymują się związki, w których mężczyzna zarabia mniej niż kobieta. Czyli alimony to są świadczenia porozwodowe dla kobiety za, uwaga, obniżenie jej poziomu życia.
Tak, to znaczy, że mężczyzna jakby ożenił się z kobietą o niższym statusie finansowym, spowodował, że jej życie w sensie wygody, finansów i tak dalej się polepszyło. I teraz laska składa w większości, przytłaczającej większości przypadków, kobieta składa pozew, no i facet musi płacić nie dość, że alimenty na dzieci, które są systemowo znacznie zawyżane, to jeszcze musi płacić kobiecie za to, że spowodował, że jej się żyło lepiej, kiedy była z nim, a kiedy zdecydowała się rozwieść, no to ta sytuacja jej się obniżyła. No. Na koszt mężczyzny kobieta podejmuje swoje silne i niezależne decyzje. How dare you? Ze względu na system prawny i powiedzmy społeczne przyzwolenie i społeczny taki mindset ginocentryczny, taka rzeczywistość, że w dzisiejszych czasach małżeństwo no, dla faceta jest kiepskim interesem. To znaczy facet więcej poświęca niż z tego faktu małżeństwa de facto ma jakieś pozytywy. Czyli kobieta przedstawia facetowi przed podpisaniem tego kontraktu, przedstawia wersję demo. Natomiast po zawarciu tego kontraktu, który jest no, według chłopaków zmigtał skrajnie niekorzystny dla mężczyzny, nie dość, że jest duże ryzyko jakby rozpadu i utraty, no, do rozwalenia sobie życia tak naprawdę poprzez decyzję kobiety w większości przypadków, to jeszcze w samym małżeństwie po pewnym czasie zaczyna się jakaś tam transakcyjność. Czyli kobieta wymusza na mężczyźnie pewne aktywności. Jeśli on tam, no to później to się wszystko zaczyna rozjeżdżać coraz rzadziej, coraz słabiej. I teraz facet, podpisując tę umowę, nie ma jakby żadnych możliwości negocjacji tej sytuacji. Czyli jego potrzeby są całkowicie nieistotne, natomiast w tym układzie prawno, powiedzmy, społecznym najistotniejsze, najważniejsze, najbardziej bronione są prawa kobiet. Natomiast mężczyźni pełnią w tym układzie rolę konia pociągowego, bankomatu, de facto niewolnika, który pod groźbą utraty połowy swojego majątku, czy tam wspólnego, no ale tak naprawdę większości finansowego, no, finansowanego przez mężczyznę, pod groźbą rozwodu i tragedii z tym związanej, i emocjonalnej z dziećmi, i finansowej, i tak dalej, no musi się de facto zgadzać na sytuację, no dla niego niekoniecznie korzystną. Ze względu na Me Too i możliwość fałszywych oskarżeń za gwałt albo tego typu wątpliwe przyjemności, przy oczywiście domniemaniu winy, która w tych takich sprawach jest, plus oczywiście do tego dochodzi nasza kochana ustawa o przemocy domowej, gdzie kobieta może fałszywie oskarżyć właściciela męskiego, właściciela mieszkania, w którym z nim przebywa, nawet nie mieszka. No i policja wyciągnie tego gościa z chałupy w skarpetkach, każe mu zostawić klucze i nara, no kobieta se może zmienić zamki i pisz na berdyczów teraz. Czyli rozwijając kwestię jeszcze tej ustawy antyprzemocowej, teoretycznie, słuchajcie, jest możliwa sytuacja, że umawiacie się z dziewczyną, kobietą. No, dziewczyna do was przychodzi, coś się tam między wami zadzieje, facet zaśnie. Kobieta wstanie, rozpędzi się, przywali głową w szafkę w kuchni, po czym zadzwoni na policję, odstawi oskarową scenę pierwszoplanową, żeńską, jak tu to została po prostu potraktowana przemocowo przez owego mężczyznę, no i facet traci mieszkanie. W związku z tym, jak przedstawiłem tą sytuację, jak ona w rzeczywistości wygląda, no to szeroka wiedza wśród mężczyzn w naszym zachodnim społeczeństwie na ten temat i nie daj Boże
jakieś kroki, które ci mężczyźni ewentualnie mieliby w związku z posiadaniem tej wiedzy podjąć w swoim życiu, no jest to sytuacja wybitnie niebezpieczna i niewygodna, i no wprost godząca w interesy no, tego femino-bolszewicko-lewicowego mainstreamu. W związku z czym należy się spodziewać no, reakcji takiej właśnie. W związku z tym założenia MGTOW są takie, że no nie pchamy palca między drzwi po prostu, tak? Jest to strategia defensywna. Czyli zakładamy, że nie żenimy się, nie mieszkamy z kobietą, co nie znaczy, że nie musimy wchodzić w jakieś związki z kobietami. Po prostu mamy w tyle głowy ewentualne zagrożenia i tak rozgrywamy sytuację, no żeby nasza pozycja negocjacyjna, ewentualna droga ucieczki była jak najmniej kosztowna i ciągnąca za sobą różne bolesne skutki. Tak? Kolejna rzecz. No w związku z tym, że tak w małżeństwie pozycja mężczyzny i jego potrzeby są delikatnie mówiąc na ostatnim miejscu, no to w filozofii MGTOW chodzi o to, żeby jednak facet nie wycofywał się z tej swojej pozycji, w której chce realizować te swoje rzeczy, które go uszczęśliwiają, które powodują, że życiu jest spełniony. I to wcale niekoniecznie się musi wiązać z kobietami. No ile znamy takich przypadków, że w małżeństwie faceci zaprzestawali wielu rzeczy, które wcześniej przed małżeństwem ich kręciły, nie wiem, motocykli, sportów jakichś, czy jakieś inne hobby. No na ołtarzu właśnie tego związku, żeby kobieta była szczęśliwa i tak dalej, i tak dalej. No nie. No my chcemy po prostu jako mężczyźni też czerpać radość z życia. No i jakby ta strategia MGTOW ma nam to umożliwić najzwyczajniej w świecie. Czyli po tym przydługim wprowadzeniu, jak już przedstawiłem wam sytuację i powiedzmy rozwiązania, które proponuje MGTOW, no chciałbym na ten temat się do tego jakoś odnieść trochę ze swojej perspektywy, jakie, dlaczego będą inne reakcje i tak dalej. No więc tak, jest to strategia obronna, mająca na celu ograniczenie strat, no i niestety no, nastawiona na egoistyczne cele. To będzie główny zarzut ze strony femino-bolszewickiej, czy nawet po prostu zwykłych kobiet czujących się nie będących feministkami takimi hardkorowymi, które nam będą wmawiać, że jesteśmy, robiąc to, stosując to w życiu, jesteśmy niedojrzali. No będą miały trochę racji, no trzeba się do tego przyznać, prawda? No i ta sytuacja obecna tej wojny płci, która się dzieje na naszych oczach, no to jest taka sytuacja takiego przeciągania liny. Bo z jednej strony feminobolszewiczki, czy w ogóle powiedzmy natura kobieca, no chce od nas wyszarpać jak najwięcej i zyskać na tej sytuacji jak najwięcej, no a my się będziemy bronić, tak? No i świetnie, no i mamy sytuację patową de facto, społecznie. To będzie chyba jedna z jakby najważniejsza część tak naprawdę tego dzisiejszego vloga, bo no, tak naprawdę to mało kto o tym mówi w naszych powiedzmy promęskich środowiskach, tak zwanej menosferze. No, większość się skupia właśnie na tym naszym męskim punkcie widzenia tylko i wyłącznie. Co jest moim zdaniem błędem, bo to jest sytuacja patowa, nikt tutaj nie wygra. Jeśli, nawet jeśli powiedzmy ruchy redpillowe czy MGTOW
będą wyraźnie zyskiwać na sile i będą zaczynały mieć jakiś wpływ na rzeczywistość nawet. No nie będzie to miało pozytywnych skutków. No ktoś musi tutaj ustąpić. No my ustępowaliśmy przez dłuższy czas. Feminobolszewiczki raczej na razie nie wyglądają na to, jakby miały ustąpić. No i dobrze, no i co dalej? Ktoś wreszcie musi zacząć myśleć jakby w dłuższej perspektywie. No bo jak prześledzimy te wszystkie nasze bańki informacyjne, które nam pompują codziennie różne informacje do głowy, pomijając wszystkie tam sprawy związane z wirusami i tak dalej, bieżącą polityczną napierdzielanką, no to tak naprawdę społecznie, w dłuższej perspektywie, największym, pierwszoplanowym, egzystencjalnym problemem dla nas, Polaków w tym kraju, w Polsce, ale również na Zachodzie, podstawowym i egzystencjalnym problemem jest demografia, która leży totalnie. Ponieważ, żeby społeczeństwo utrzymać na tym samym, w dłuższej perspektywie, na tym samym poziomie ilościowym, czyli żeby nie wymierało ani nie przybywało, no to musi być współczynnik mniej więcej przynajmniej 2,1 w porywach do 2,3, no żeby utrzymać tą homeostazę, tak? Ten stan konstans. No a my mamy w Polsce 1,3. I chyba 2019 czy 2020, już nie pamiętam, był pierwszym rokiem od bardzo, bardzo, bardzo dawna, kiedy umarło więcej osób niż się urodziło. No, profesor chyba, Gwiazdowski z Centrum Adama Smitha, no przewidywał to jakiś czas temu jeszcze podczas kandydowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście nikt go nie chciał słuchać, bo on się nie zajmował sprawami społecznymi, problemami sześciokolorowej flagi czy femibolszewickich spraw. Nie, on się skupiał na cyferkach. No i w związku z czym nie było to ciekawe, a mówił rzeczy, które no, prognozował, jak będzie wyglądał świat nasz, jeśli ta sytuacja, którą mamy teraz, obecnie, demograficzna, się utrzyma. No więc nie będę tego powtarzał, no ale no, wygląda to dramatycznie. To znaczy, że gdyby obecny ten współczynnik przyrostu naturalnego miał się utrzymać na tym samym poziomie, co jest, no to wymrzemy w 7 pokoleń. No dobra, ale teraz pomijając już kwestię samego ubytku, tak, substancji biologicznej, narodu, no to, że mniej osób się rodzi, a no, przez medycynę i cywilizację wiek osób, powiedzmy w wieku poprodukcyjnym, ich długość życia średnio się wydłuża znacznie, no to mamy taką, będziemy mieli, zaraz już mamy, ale będzie się pogłębiać, taką sytuację, no, kiedy system, powiedzmy, budżet i jakby obowiązki państwa wynikające z wpływów do budżetu kontra wydatki, no, musi się załamać najzwyczajniej w świecie. Ponieważ system emerytalny, kiedy został wymyślony tam ze 100 lat temu, czy więcej nawet, on się opierał na założeniu, że na jednego emeryta pracuje no, 2, 3, 4 osoby. W tej chwili już jest poniżej 2. Średnio. Czyli sytuacja jest taka, tu powtarzam za profesorem Gwiazdowskim, że w obecnej sytuacji ZUS ma z bieżących wpływów ze składek ZUS-owskich jest mniej więcej tyle, żeby wystarczyło na 70% bieżących wydatków. Tak?
Czyli do tych 100% brakujących, żeby wszystkich beneficjentów zaspokoić w danym roku, to budżet musi jeszcze dorzucić dodatkowe 30% z podatków. Czyli to jest pudrowanie trupa w tej chwili. Nikt o tym w ogóle nie wspomina poza Gwiazdowskim. Czyli no wyobraźmy sobie tę sytuację, jeśli to się będzie pogłębiać. Tak? Emeryci żyją coraz dłużej, coraz mniej dzieci się rodzi, zmniejsza się ten cały czas ta liczba osób w wieku produkcyjnym, no a ci emeryci dalej żyją i dalej potrzebują, pobierają emerytury. Plus jeszcze sytuacja teraz, którą mamy powirusowa, kiedy nasz kochany rząd, nie rząd, obóz rekonstrukcji historycznej, sanacji, zapożyczył nas na kolejne miliardy, które będą spłacać kolejne pokolenia w formie odsetek. I teraz rośnie liczba tych odsetek, będą spadać wpływy do budżetu. No i czym to się? To się musi skończyć tym, że państwo nie będzie, że musząc obsługiwać te wszystkie, ten cały dług, cały czas, nie będzie w stanie obsługiwać coraz większej jakby sfery swoich własnych obowiązków. Wiadomo, że będzie musiał ułożyć na sprawy podstawowe typu armia i tak dalej, bezpieczeństwo wewnętrzne. No ale zaraz się okaże, że nie będzie na emerytury, nie będzie na leczenie, bo po prostu służba zdrowia państwowa nie wytrzyma tego po prostu. To się nie zepnie. I nagle ten cały sektor publiczny, w którym zatrudniona jest większość kobiet, no te stanowiska będą nierentowne. Więc ja w tym paradoksalnie, to będzie bardzo trudna sytuacja kryzysowa, ale prognozuję, że to może spowodować, że to przeciąganie liny między facetami a kobietami, jakby odzyskanie przyrostu naturalnego wreszcie kiedyś, kiedy wreszcie da się łączyć w pary normalnie i rodzić dzieci w takiej ilości, żeby to funkcjonowało, to może ta sytuacja no ma szansę przywrócić normalność. Najzwyczajniej w świecie system socjalistycznego rozdawnictwa zbankrutuje. I już nie będzie na wszystkie te postulaty feminobolszewicko-lewicowe najzwyczajniej w świecie. Bo nie ma skąd brać. Państwo nie ma swoich pieniędzy. Państwo dysponuje tym, co zagrabi nam w podatkach. No tak. Czyli podsumowując już. Z jednej strony bardzo dobrze, że istnieje taki ruch jak MGTOW i się rozwija i rośnie i coraz bardziej widoczny i coraz więcej facetów o tym wie i faktycznie stosuje to w życiu. Co widać zresztą po hejcie, który się wylewa z mainstreamu na to, że to jest zagrożenie dla tego feminobolszewicko-mainstreamowego agendy, systemu. Bardzo dobrze. No bo dążymy do jakiegoś balansu, tak? Mieliśmy do tej pory napór feminobolszewicki z jednej strony, no i faceci się poddawali, aż doszliśmy praktycznie do ściany, no i zaczynamy budować jakiś odpór. Więc to z jednej strony bardzo dobrze. Tyle, że w związku z tym, że jest to defensywna strategia, no to być może uratujemy 2-3 pokolenia facetów od totalnej ruiny, zniszczenia i podporządkowania całkowitego. To świetnie. No tylko, że nikt nie myśli w dłuższej perspektywie i na tej wojnie płci, konflikcie płci teraz, tak? Na tym przeciąganiu liny, no w dłuższej perspektywie nikt nie zyska, wszyscy stracą jako społeczeństwo ogółem. Najzwyczajniej w świecie to zbankrutuje.
bo to się nie może utrzymać zbyt długo. No bo nie tworzą się związki, nie rodzą się dzieci, nie ma komu płacić podatków. No masakra jakaś. Musi w końcu nastąpić jakieś odbicie, żeby te dwa skrajne stanowiska no gdzieś się w końcu spotkały. Dobrze. Szanowni i szanowne, dość już gadania na dzisiaj. Starałem się przedstawić tą sytuację wojny płci, MGTOW, feminizmu w sposób no, w miarę możliwości obiektywny i w szerszej perspektywie. Jeśli lubicie oglądać moje filmy, lubicie słuchać tego, co mam do powiedzenia i chcecie, żebym to robił dalej, no to miło mi było, gdybyście załapkowali w górę i gdybyście w komentarzach również komunikowali się ze mną, żebym miał jakiś feedback od was. No i żebyśmy mogli prowadzić jakiś dialog po prostu, tak? Nie jestem alfą i omegą, mam swoje przemyślenia, ale nie pozjadałem wszystkich rozumów. No i potrzebuję po prostu no, partnerów do dyskusji najzwyczajniej w świecie. Dobrze, no to w takim razie tym optymistycznym, pesymistycznym niestety akcentem. Nara, do zobaczenia.